98,6 MHz. Powiedzieć na to pytanie, bo ja już jestem najmłodszym członkiem zespołu, a mam już w tej chwili 51 lat, w związku z tym pewnych faktów mogę nie pamiętać. Ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby po prostu grać swoje. Bardzo dobra odpowiedź, to jest i chyba jedyna właściwa, to jest grać swoją muzykę, tak jak już wcześniej Marek powiedział, że jeśli grasz cokolwiek innego oprócz swoich dźwięków, to nigdy nie będzie to na tyle prawdziwe, żeby ktoś chciał tego słuchać. I w naszym przypadku chyba tak jest. My zawsze graliśmy swoją muzykę i jak się spotykamy, to nie musimy tego ustalać, co trzeba grać. Wszyscy w zasadzie wiedzą, co jest grane i to jest chyba najlepszy przepis, żeby wszyscy, którzy ze sobą grają, wiedzieli to samo. Przede wszystkim wytrwałość. Wytrwałość to jest przepis na karierę muzyczną, a na początku wszystkiego to praca. Stare polskie przysłowie mówi, nie ma pracy bez kołaczy, tak? Czy nie ma kołaczy bez pracy, tak? O, właśnie, nie ma kołaczy bez pracy. To jednak, że naprawdę bardzo ciężko pracować, żeby zrobić to, co się robi. A to, co powiedziałem, wytrwałość to jest najważniejsze w życiu muzyka. Ja przynajmniej, ja mówię ze swojej perspektywy. Kiedyś, jako Andrzej Nowak, powiedziałem sobie, że muszę zostać gwiazdą, że muszę zostać gitarzystą. Nie obchodziła mnie wtedy kariera aktorska, którą miałem robić. Nie obchodziły mnie studia, które oczywiście skończyłem, ale zapomniałem o nich szybko. Jednym moim celem była gitara i stanie na scenie. I to dzięki Bogu i opatrzności doprowadziłem do samego końca, z czego jestem dumny. Jeszcze raz powtarzam młodym, że nie można robić takich rzeczy na pół na pół. Czyli myśleć o tym, że dzisiaj będę gitarzystą, a jak nie wyjdzie, to jutro będę inżynierem. Nieprawda. Albo będziesz myślał w 100%, że będziesz gitarzystą, że będziesz gwiazdą, że będziesz miał swój zespół, że będziesz działał do końca życia, to wtedy ci się uda. Jeszcze do tego troszeczkę wyobraźni, żeby to, co robisz, dostało jakiegoś polotu i świeżości. A na pewno kariera przed tobą będzie stała otworem. Znaczy w tej chwili już teraz się nie gra, wiesz, w tej chwili to wyjeżdża się najczęściej na weekend, bo wtedy, ponieważ no, generalnie rządzi koncertami ekonomia, kluby, które kontraktują zespół, wiedzą, że będą musiały temu zespołowi zapłacić, w związku z tym starają się robić koncerty piątek, sobota, niedziela, wtedy, kiedy jest szansa, że naprawdę dużo, dużo osób przyjdzie. W związku z tym my generalnie już teraz nie gramy. Graliśmy te trasy w latach 80. i wtedy wyjeżdżaliśmy na 3 tygodnie na przykład z domu, graliśmy codziennie po 2-3 koncerty i wracaliśmy na tydzień lub dwa i znowu 3, 2, 3, 4 tygodnie trasy i tak to wtedy wyglądało. Teraz jest zupełnie inaczej. Od wewnątrz to wygląda tak, że jest 5 poważnie zaawansowanych osobowości, więc już w tej chwili nie możemy razem ze sobą jeździć, więc jeździmy osobno dla higieny psychicznej. I to jest chyba najlepszy patent na to, żeby to się trzymało kupy. Spotykamy się dzięki temu chętnie, bo gdybyśmy się nawet przez cały dzień widzieli, to wieczorem nie chciałoby nam się być razem na scenie, a tak jednak coś nas tam ciągnie. Sami wybraliśmy weekendowe granie, bo kiedyś grając po 50 koncertów miesięcznie, to w ogóle jakaś była, w tej chwili dla mnie to jest jakaś nieosiągalna rzecz, 50 koncertów miesięcznie, to jest w ogóle pytanie po co, prawda, na co, teraz lepiej zagrać mniej, a konkretnie i pytasz się, czy się męczymy, tak, kwestia przyzwyczajenia, do tego się trzeba przyzwyczaić i trzeba żyć koncertowo, bo
Jeżeli ktoś będzie myślał, że wyjeżdża do pracy, bo są tacy wśród muzyków. Ja mówię cały czas o mnie, moje zdanie. Ja nie myślę o tym, że ja wyjeżdżam do pracy. Ja dzień zaczynam od rock'n'rolla, czyli jest dzisiaj koncert. Ja już żyję tym koncertem. Od samego wyjścia z domu, od wejścia do samochodu, od wyjścia przed salą koncertową na próbę. Jestem na koncercie. Jak tylko oczy rano otworzę, już. Ja nie pakuję walizki z ciuchami i wychodzę na koncert po to, żeby znaleźć się w tak zwanej fabryce młotków, czyli zarobić 5 zł. Nie. Jak to kiedyś ktoś mądry napisał w jakiejś książce, że Nowak życie oddał gitarze i taka jest prawda. My przygotowujemy materiał, na razie nie gramy żadnych nowych utworów, ponieważ chcemy to zrobić dopiero wtedy, kiedy płyta zostanie wydana. Są zamierzenia, żeby nagrać nowy materiał. TSA jest specyficznym zespołem, ponieważ nie ma kontraktu fonograficznego. Z tego względu możemy zadecydować sami o tym, kiedy takie nagrania się ukażą. Jeśli będziemy gotowi, to je pokażemy. Pracujemy nad tym, natomiast efektu jeszcze finalnego nie ma. Słuchaj, ciężko powiedzieć, bo to nie jest taśma, to nie jest fabryka, że dzisiaj wrzucasz, nie wiem, parę ton rur i wiesz, że za 2 tygodnie będzie ileś tam ton gotowego produktu. Tutaj może to nagle dostać niesamowitego przenia, a może przyjść taki moment, kiedy staniemy i będziemy kombinować co dalej. W związku z tym ciężko jest przewidzieć, kiedy taki moment nastąpi. Słuchaj, no faktem jest, że parę lat płyty TSA nie ma, ale przyznam się, że zespół gotowy już jest do nagrywania płyty. Ja jestem wrogiem nagrywania tak zwanych sztampowych produkcji, czyli kilka płyt w przeciągu roku, czy w przeciągu tam iluś tam. Nie, to nie chodzi o to, bo to jest działanie, moim zdaniem, działanie komercyjne, nie wiadomo po co i komu służące, bo w tym momencie ja nie chcę utonąć w 1000 piosenek, których nikt nie zauważa. I tak samo zespół TSA chce nagrać jedną płytę na dobrą, tak jak wszystkie po kolei. Do tego trzeba dojrzeć. Ja uważam, że po tylu latach zespół w tej chwili dojrzał do tego, żeby nagrać płytę dobrą i taką, jaką stać nas, zespół TSA. Dzień dobry, mówi Stefan Machel. Gram na gitarze w zespole TSA. Marek Kapłon, TSA Perkusji. A nazywam się Andrzej Nowak.